Przed chwilą zakończył się drugi mecz barażowy o utrzymanie w ekstraklasie futsalu kobiet pomiędzy Golem Częstochowa a MKS-em Gwiazdą Pruszków. Z nami prezes drużyny z Częstochowy. No i panie prezesie, może na początku zacznę troszeczkę tak nie po kolei. Nie mogę nie zapytać o kontuzję, która się przydarzyła w tym spotkaniu. Kapitan zespołu tutaj doznała bardzo poważnego urazu. No dzień dobry państwu. Faktycznie skręciła kolano, Sonia cierpi na tą kontuzję, już od dłuższego czasu ma problemy z tym kolanem. No, bardzo przykra sprawa, mamy mało zawodnicze, kolejna wypada, także nie jest to obiecujące, martwimy się wszyscy. O tyle przykra, że to już koniec sezonu, no i końcówka to była meczu, już wynik był rozstrzygnięty, a tu nagle taka sytuacja. Sezon się dopiero rozpoczyna na trawie, także... Miałem na myśli tutaj te rozgrywki halowe oczywiście. Tamten drugi się rozpoczyna za 3 tygodnie. Będzie bardzo trudno, będziemy mieli sytuację kadrową, aby się utrzymać w pierwszej lidze na trawie. Rozmawiając już tutaj o tym dwumeczu, no to pierwszy mecz chyba był taki już decydujący w kontekście tutaj tego utrzymania się. No tak, wygraliśmy 4-1, przeciwniczki musiałyby wygrać 4-0, żeby awansować, więc no nie było takiej pełnej mobilizacji na początku sezonu. Chciałem dać pograć troszeczkę słabszym zawodniczkom, żeby też się wczuwiły stąd ten wynik. Natomiast no, przeciwniczki trzeba pochwalić, bo walczyły do ostatniego kąta, wybrały najlepszą 8 po tamtym meczu i bardzo dzielnie walczyły. Było widać właśnie w tym drugim meczu tutaj, że ten mecz już jest raczej rozstrzygnięty, bo to właśnie przyjezdne objęły prowadzenie, ale z gry więcej miały częstochowianki. One częściej utrzymywały się przy piłce, brakowało przez długi okres czasu tej bramki. No, brakowało bramki. W tamtym meczu była Dominika Woszczyńska, która strzelała te bramki bardzo przytomnie, spokojnie. No tutaj te dziewczyny, no jeszcze musimy je szkolić, bo to jednak wymaga jakiegoś spokoju, wszystko są młode dziewczyny, nowe. Nam systematycznie odchodzi co roku około 4 dziewczyn. Nie nadążamy szkolić tych nowych, aby na tak wysokim poziomie wychowanki grały. Czy to był główny powód, dlaczego właśnie zespół częstochowy tak słabo grał w tym sezonie, że musiał grać w barażach? Tak. No, przede wszystkim dopłynęły duże pieniądze do futsalu kobiet. Doszły dwie drużyny, drużyna z Rybnika i drużyna ze Słomni, gdzie dziewczynki mają płacone na nasze warunki bardzo wysokie stypendia i te dwie drużyny nas wyprzedziły. Natomiast w skali kraju, jak gdyby ten cały Dolna Południowa Liga wygrała baraże z 4 drużynami z północy. Także tutaj jest przyczyna wzrostu poziomu dojścia do Ekstraligi futsalu kobiet jeszcze kolejnych bardzo dobrych zawodniczych. Ale gdyby przed sezonem ktoś panu powiedział, że ten zespół będzie grał w barażach o utrzymanie, uwierzyłby pan, czy stwierdziłby pan, że nie, że to niemożliwe, że ten potencjał jest zbyt wysoki, żeby tutaj zespół był w dolnych rejonach tabeli? Były takie obawy, znaczy mierzyliśmy się bali, jak nie było, jak Renia u nas grała, Renia coś się kontuzowała. Po kontuzji Reni było oczywistym, że tak to będzie. Z tym, że no myśmy mieli początek sezonu bardzo... Zmienialiśmy drużynę, cała drużyna, ustawienie, próbowaliśmy innych ustawień, przegraliśmy te 2 mecze, które nie powinniśmy przegrać, no i tak już to się zdecydowało, ale nie mieliśmy z taką drużyną, znając ten rynek, nie byliśmy faworytami. Jest szansa, że Gold znowu wróci na ten top w tych rozgrywkach, czy to mogą być początek na przykład chudych lat tutaj w futsalu kobiet? No wie pan, jak pan porówna dotacje na koszykarzy, na koszykarzy, którzy dostali na Sport Personal 120 tysięcy i występuje na boisku jednocześnie 5, grają klasę niżej, a do Ekstraligi Futsalu 2 klasy wyżej, a my 30 tam niewiele ponad, no jeżeli będziemy tak traktowani przez miasto, to oczywiście. Czyli wchodzimy w tym momencie w politykę tutaj miasta. No wie pan, to nie tylko polityka miasta, bo no, miasto wyjątkowo licho te dziewczynki traktuje i stąd taki obraz. No. Nie da się tego szukać. Mamy reprezentantkę kraju futsalu kobiet, a siatkarki 70 tysięcy, my 30, drugoligowe o klasę. Nie szanuje się tych reprezentantek. Przecież nasze reprezentantki kraju grają w Krakowie, w Wałbrzychu. Zresztą pisaliście o tym,
Karolina Klabizna, akademicki mistrzostw Polski, najlepsza zawodniczka, bramkarka, najlepszą zawodniczką Gosia Mesjasz, które od nas odeszły, ze względu, że dawano im tam lepsze warunki, no tak samo jak w siatkówce męskich. Tak dalej, u nas można to zatrzymać niewielkimi pieniędzmi, niestety no nie mamy sympatyków w urzędzie miasta. Ale wierzy pan, że to się może zmienić? Jeżeli nie zmieniło to się przez 20 lat, to jakoś radykalnie to się zmieni, może to pełzać, może ktoś zrozumie, że ta piłka nożna jest bardzo popularna na świecie. U nas niestety mamy takie stare nawyki sarmackie, że no, inaczej podchodzimy do tego. Tak jak pan wspomniał na początku naszej rozmowy, kończy się sezon futsalu, ale zaczyna się ta wiosna na trawie. No to jakie założenia tutaj są przed tą już rundą wiosenną na tych boiskach dużych, trawiastych? No znaleźliśmy parę groszy, podpisujemy takie symboliczne stypendia ze wszystkimi, kontrakty ze wszystkimi zawodniczkami, symboliczne dosłownie, aby im nie ściągamy nikogo i chcemy w tym własnym gronie próbować się utrzymać. Sytuacja jest bardzo ciężka. Cała Polska inwestuje w tą piłkę kobiecą, dlatego nam będzie bardzo trudno. Mimo wszystko gratuluję tutaj utrzymania się w Ekstraklasie, no i życzę, żeby ta wiosna była spokojniejsza niż te rozgrywki tutaj na hali. No, postaramy się naszykować na futsal na przyszły rok. Na pewno by się to wiązało z przyjściem na sam futsal jakichś dobrych zawodniczek, no, żeby postarać się powalczyć o jakiś kolejny medal. Dziękuję.